trening Bayernu Monachium przed wznowieniem sezonu, jak prezentuje się Lewy. Mama Adriana Rabio znowu w akcji. Piłkarz nie chce wrócić do Juventusu. Siemano, witam was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze o wymianie na linii FC Barcelona stara dama. Leo Messi ma być przyczyną niepowodzenia Filipe Coutinho w FC Barcelonie, a James Rodriguez na 80% dołączy do Atletico Madryt. Zostały tylko 3 dni do wznowienia rozgrywek Bundesligi, dlatego zachęcam was do odświeżenia subskrypcji, no i oczywiście zaznaczenia dzwoneczka, abyście nie mogli przegapić najnowszych filmów. Tylko w ostatnim tygodniu dołączyło do nas ponad 500 osób. Zapraszam do oglądania. Bayern Monachium, jak i cała Bundesliga pełną parą przygotowuje się do wznowienia rozgrywek. 16 maja o godzinie 15:30 zostaną rozegrane pierwsze spotkania od ponad 2 miesięcy. I od razu czeka nas klasyk Borussia Dortmund kontra Schalke. Z kolei w niedzielę zobaczymy mecz Union Berlin z Bayernem Monachium, a piłkarze Gwiazdy Południa już przebywają w klubowym hotelu, gdzie muszą odbyć przymusową kwarantannę. Cały czas również trenują, a zdjęcia z ich treningów mogliśmy podejrzeć na mediach społecznościowych klubu. Widać, że Robert Lewandowski już długo nie był u fryzjera. Ciekawie, czy do niedzielnego spotkania uda mu się załapać na strzyżenie. Jan Kilkow, niegdyś kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium, udzielił wywiadu dla Gol.com na temat polskiego napastnika. Jego zdaniem nie ma drugiego tak dobrego strzelającego jak Robert Lewandowski. Robert Lewandowski jest szybki, zwinny, fizycznie i technicznie dobry, a do tego ma świetne wykończenie. Grając przeciwko niemu, nie ma żadnych szans. Robert jest po prostu napastnikiem kompletnym i nieprzewidywalnym. A jeżeli już mówimy o Robercie Lewandowskim, to na pewno warto wspomnieć o planowanych nowych przepisach w Bundeslidze, które z pewnością dotkną także polskiego napastnika. Analizowane jest wprowadzenie limitu płac dla piłkarzy. Byłby to zapis odgórnie nałożony przez ligę i żaden klub nie mógłby przekroczyć pewnego poziomu wynagrodzeń. Oczywiście powodem takiego pomysłu jest obecna sytuacja, która zmusiła wiele klubów do obniżki płacy swoim piłkarzom. Jeden z przedstawicieli FC Köln, Horst Held, nie ma wątpliwości, że takie przepisy sprawiłyby, że liga niemiecka stałaby się liczyć na arenie międzynarodowej. Jego zdaniem takie przepisy powinny zostać wprowadzone, ale w całej Europie. Zaznaczył też, że gwiazdy pokroju Roberta Lewandowskiego szybko opuszczą Bundesligę i znajdą zagranicznych pracodawców, którzy zapewnią im znacznie wyższe wynagrodzenie. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Juventus ma problem z piłkarzem, który, tutaj uwaga, po prostu nie chce grać. Adrien Rabiot, który trafił do starej damy z PSG, pokłócił się z zarządem francuskiego klubu, a teraz stawia wymagania władzom klubu włoskiego. Do tej pory nie powrócił do Włoch i prawdopodobnie wróci dopiero wtedy, gdy klub wypłaci mu pensję od marca do czerwca. Tak twierdzą włoskie media. I w tej sytuacji jeszcze bardziej dziwi fakt, że w końcu piłkarze Juve zgodzili się na obniżkę wynagrodzenia i to w ogóle jako jeden z pierwszych klubów we Włoszech, a teraz światło dzienne ujrzała ta dość niejasna i w ogóle tajemnicza sytuacja. I nie zdziwiłbym się, gdyby palce w tym czymś maczała jego mama, a z racji tego, że jest jego menadżerem, udział w tym na pewno miała. W tym samym czasie poza granicami Półwyspu Apenińskiego znajduje się także Gonzalo Higuain, ale z nim sytuacja jest o tyle inna, że władze klubu zgodziły się na to, aby nie wracał do Turynu. No i swoją drogą to raczej Gonzalo Higuain z klubu odejdzie po zakończeniu tego sezonu. Jednak ciekawie, w jaki sposób zostanie rozwiązana cała sytuacja z Adrienem Rabiot. Zdaniem Mundo Deportivo, Miralem Pjanic jest bliski dołączenia do FC Barcelony. Barca dogadała się z Juve na wymianę, ale tutaj pojawił się problem. Bowiem Artur, który miał być włączony w ten transfer, nie chce grać dla starej damy. Oni oferują mu podwojenie obecnych zarobków, ale go to nie przekonuje. Ten sam magazyn przekonuje, że transfer Lautaro Martineza do Barcelony wcale nie jest taki dogadany. Mało tego, podobno miało dojść do impasu w rozmowach i nie wiadomo kiedy i czy w ogóle zostaną one wznowione. Barca ma mieć jednak awaryjny plan, który zakłada sprowadzenie Timo Wernera z RB Lipsk, a to z kolei oznaczałoby sprzątnięcie go sprzed nosa dla Liverpoolu. A przypomnijmy, że sam Jurgen Klopp oraz piłkarz mówili, że chcą pracować wspólnie. Sprawa transferu Paula Pogby do Juventusu prawdopodobnie upadła na wiele lat. Zarząd starej damy wprowadził zasady, że nowi piłkarze będą mogli zarabiać maksymalnie 172 tysiące euro tygodniowo. Pogba w United zarabia blisko 330 tysięcy euro w tym samym czasie, więc obniżka pensji o prawie połowę jest mało realna. Obecnie do końca sezonu zawodników tego klubu obowiązuje obniżka pensji z uwagi na obecną sytuację. Jednak jeżeli któryś z obecnych piłkarzy będzie chciał podpisać nowy kontrakt, to ten zapis nie będzie obowiązywał. To znaczy, że piłkarz, który będzie przedłużał umowę, będzie mógł liczyć na wyższe zarobki. 100 milionów euro. Aż tyle ma wynosić klauzula odstępnego w kontrakcie Piotra Zielińskiego, który już w najbliższym czasie ma podpisać z Napoli. A przynajmniej takie informacje podają włoskie media. Ich zdaniem warunki kontraktu Polaka zostały już ustalone. Nowa umowa ma dać Polakowi zarobki na poziomie 5 milionów euro rocznie, a obowiązywać będzie do końca czerwca 2025 roku.
Z kolei co do Arka Milika, to Tutto Mercato podało informację, że jest możliwe, że jedynek pozostanie w klubie. Podobno Aurelio De Laurentiis chce jeszcze raz zasiąść do rozmów z Polakiem i jego agentem, aby ponownie spróbować dogadać się w sprawie warunków umowy. Jednak ja osobiście liczę na to, że Arek Milik trafi do Juventusu. Bardzo bym chciał zobaczyć go grającego razem z Wojtkiem Szczęsnym, Paulo Dybalą, no czy oczywiście Cristiano Ronaldo. No i swoją drogą i tak pewnie po tym sezonie Gonzalo Higuain odejdzie, więc Polak będzie idealny, aby go zastąpić. Co najważniejsze, drogi nie będzie, a to w obecnej sytuacji może mieć znaczenie dla władz Juventusu. Już niedługo mają odbyć się wybory na prezydenta FC Barcelony. Swoją kandydaturę ogłosił Joan Laporte, który w latach 2003-2010 już tą funkcję pełnił. Jednym jego z głównych postulatów jest to, że zrobi wszystko, aby na stanowisko trenera Barcelony powrócił Pep Guardiola. To właśnie za jego rządów na Camp Nou zawitał Guardiola, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Wielu kibicom podoba się ten postulat. Oni również chcieliby ponownie zobaczyć Guardiolę na ławce trenerskiej swojego ukochanego klubu. Pytanie tylko, czy Hiszpan zgodziłby się jeszcze raz poprowadzić Barcelonę. Mówi się, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Jednak tak postąpił Zinedine Zidane z Real Madryt. Poczekamy i zobaczymy, czy Guardiola będzie miał szansę powrotu, a jeżeli tak, to czy na nią się zdecyduje. Z FC Porto do AS Monaco, z AS Monaco do Realu Madryt, później do Bayernu Monachium, a teraz do Atletico Madryt. Tak prawdopodobnie w ostatnich latach będzie wyglądała podróż Jamesa Rodriguez'a po klubach Europy. Wydawałoby się, że piłkarz okrzyknięty odkryciem mundialu w Brazylii podbije Europę. I być może tak było, ale tylko chwilowo. Obecnie media z Kolumbii są przekonane, że Rodriguez zamieni Real na Atletico Madryt. Zinedine Zidane nie znajdzie dla niego miejsca w składzie i aby cokolwiek na nim zarobić, muszą go sprzedać jak najszybciej, gdyż jego umowa z Realem wygasa w czerwcu 2021 roku. Ronald de Boer, były piłkarz m.in. FC Barcelony, za niepowodzenie Filipe Coutinho w Barcelonie obwinia Leo Messiego. Brazylijczyk kosztował 160 milionów euro w 2018 roku, dzięki czemu stał się drugim najdroższym piłkarzem w historii futbolu, zaraz za Neymarem. Niestety jego kariera na Camp Nou nie przebiegła pomyślnie i został wypożyczony do Bayernu Monachium. De Boer powiedział: "Myślę, że Coutinho był graczem, w którym wszystko przez niego przechodziło. Każda akcja, każda piłka. Tak było w Liverpoolu. Gdyby robił to samo w Barcelonie, dalej byłby najlepszy. Jednak tutaj jest Messi. Oni mają podobną charakterystykę. Messi też rozgrywa, a jak dwóch piłkarzy chce dostać piłkę, rozgrywać akcję, to nie wyjdzie. Każdy z nich ma trochę inny tok myślenia i wzajemnie sobie przeszkadzają." 18 maja, czyli w ten poniedziałek, do treningów mają powrócić kluby z Premier League. Jak na razie podobnie jak w innych ligach, w kilkuosobowych grupach. Choć oficjalnie żaden klub nie zgłosił sprzeciwu, jest wielu piłkarzy, którzy boją się powracać na boisko. Do nich zalicza się m.in. Sergio Aguero czy Manuel Lanzini. Choć były piłkarz Liverpoolu Jamie Carragher zapewnił, że prawie każdy piłkarz chce wrócić na boisko, to jeżeli znajdą się kolejni, może być problem ze wznowieniem meczów. Jeden ze scenariuszy zakłada nawet strajk piłkarzy. Wstępnie jest zakładane, że liga powróci 12 czerwca. Zdaniem angielskiej prasy, Manchester United w letnim okienku transferowym planuje przeprowadzić co najmniej dwa bardzo ważne transfery. Priorytetem ma być oczywiście Jadon Sancho z Borussii Dortmund. To właśnie on ma być numerem 1 na liście Solskjaera. Transfer ten na pewno nie będzie tani, ale nawet obecny kryzys nie zmieni nastawienia czerwonych diabłów. Daily Star twierdzi, że United dysponuje nieprzebranymi zasobami gotówki i za transfer Sancho mogą zapłacić nawet 180 milionów euro i ta kwota nie będzie stanowiła najmniejszego problemu. Jednak nie tylko Jadon Sancho, ale także inny Anglik Jack Grealish ma być w kręgu zainteresowań klubu z Old Trafford. Manchester Evening News podał informację, że według informatorów związanych z United, transfer Jacka Grealisha ma być więcej niż pewny. A wy kogo jeszcze byście widzieli z diabełkiem na piersi? Czekam na wasze komentarze. Ronaldinho w Manchesterze United, to brzmi dość nierealnie, co nie? Jednak Paul Scholes w ostatnim wywiadzie dla BBC zdradził, że Brazylijczyk był naprawdę bardzo bliski podpisania kontraktu z czerwonymi diabłami. Ronaldinho się wyróżniał. Ja naprawdę myślałem, że już go mamy. Przed sezonem byliśmy pewni transferu, brakowało tylko prezentacji i podania numeru, z jakim będzie grał. Ale on zmienił decyzję w ostatniej chwili i podpisał kontrakt z Barceloną. Co dziwne, przed sezonem graliśmy z Blaugraną. Grając przeciwko niemu, próbowaliśmy go kopnąć. Chcieliśmy go ukarać, że nie podpisał kontraktu z nami. Byliśmy tym faktem bardzo rozczarowani. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca. Zachęcam do jego ocenienia, no i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Zachęcam również do obejrzenia historii Ter Stegena, Virgila van Dijka czy Mohameda Salaha, które możecie obejrzeć klikając w link w przypiętym komentarzu. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!